Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z otwierania kart serii LEGO Ninjago. Jak widzicie, dzisiaj przyjrzymy się drugiej wersji drugiego multipaka, w którym oprócz pięciu saszetek z kartami znajdujemy jedną kartę limitowaną. Także bez zbędnego gadania, dajcie mi chwilkę. Także tak prezentuje się nasz multipak, ale może przejdźmy do karty limitowanej. Kurczę, tutaj problem z oświetleniem, tak to odbija światło. Jest to karta limitowana przedstawiająca Zayna w akcji. Musi wyglądać Zayn w tej pozycji, taki rzucający shurikena, wygląda całkiem spoko, choć nadal nie jestem przekonana do tego jego wyrazu twarzy, to jest taki, wiecie, w stylu mam wywalone na to, rzucam. No nie wiem, nie pasuje mi ta mina po prostu do Zayna. No ale może przejdźmy do samych saszetek, mam nadzieję, że będą tutaj ciekawe dropy, może jakieś karty ultra pojedynków, może, miejmy nadzieję. No ale na razie przejdźmy i przyjrzyjmy się karcie Percy'ego Shippletona. Dalej, o, Kataru i Akita, bardzo urocza karta, podoba mi się. Nadal uważam, że powinni zrobić minifigurkę Kataru, chociażby powiedzmy ekskluzywnie dla magazynu czy coś w tym stylu, to by było takie cool. Ale dalej, dżunglowy ścigacz jako karta pojazdu. Joker. Mamy tutaj po prostu Kaja z jakimś napojem i to jest Joker. Nie wiem. No i różowy Zayn. Już mieliśmy go chyba kilka odcinków temu, nie pamiętam dokładnie. Wszystko mi się zlewa w jedno. No ale nadal uważam, że różowy Zayn jest uroczy. Kto oglądał pierwszy sezon Ninjago, ten wie, jaka historia stoi za powstaniem tego właśnie, tej wersji Zayna. No ale lećmy dalej. Cyfrowy Lloyd. Muszę przyznać, może i wygląda spoko, ale jak już mówiłam, nie na tym tle, za bardzo się zlewa, jak według mnie. No po prostu karta spoko, nie to tło. Można było zmienić. Akita z Niby Krainy, muszę przyznać, bardzo mi się podoba jej postać, choć muszę przyznać, tutaj chyba dali jej trochę za długi miecz, patrząc, że ona bardziej miała jakiś sztylecik. Piorunowy pojazd jako karta pojazdu. Kozacka karta. Zakazane z Pinjitsu. Jak widzimy, tutaj mamy tą elektryczną kurę, no i samego mistrza Wu, który dzierży właśnie zwój zakazanego z Pinjitsu. Po prostu to duo wygląda. A, tak, tak. No ale przejdźmy do karty specjalnej, która przedstawia mega cyfrowego Kola. Jak widzimy, mamy on tu, ma tu on jakąś kosę. Muszę wyglądać, wygląda spoko, tylko nie wiem, czemu on tu ma brązowe, takie niebieskie, w sensie to mi bardziej pasuje do niej, a nie do Kola. Nie wiem, takie mam wrażenie. Choć może się mylę, ale mi się wydawało, że Kol jako Kol miał cały brązowy, ale czy czarny tam, ale może to mi się tylko tak wydawało. Także lecimy z kolejną saszetką, która przedstawia, pierwsza karta, która przedstawia drużyna Mistrz Wu i Pixel. No, muszę przyznać, że on tutaj, Mistrz Wu, wygląda na zadowolonego z tego, że nie ma ninja wokół. Dalej, drużyna z Ninjago City, jak widzimy, mamy tutaj Clutcha Powersa, mamy właśnie tu naszego komendanta. No i tutaj, kurczę, nie pamiętaj tej osoby, ona chyba należała do jakiegoś klubu właśnie miłośników historii, czy coś w tym stylu, archeologów, może, nie wiem. Karta akcji, szef wszystkich szefów, nasz cesarz Unagami, chyba. Jezu, wybaczcie mi, jak źle powiedziałam. Także karta puzli. Muszę przyznać, bardzo mi się podoba to, że z tyłu są takie detale, jak na przykład piramidy, czy coś w tym stylu. Piramidy właściwie w tym przypadku. No ale z tyłu karty, jak widzimy, mamy fragment obrazu z kataną 4×4. No i karta specjalna, jak już pewnie widzieliście, jest to karta pojedynków. Ultra pojedynek cyfrowy J. Wydaje mi się, że już mieliśmy taką, ale nie wiem, to tylko tak mi się wydaje. Także dalej, przedostatnia saszetka już. Strasznie szybko to zleciało, muszę przyznać. Myślałam, że mam jeszcze dwie, a tutaj... No znaczy się, oprócz tej, że mamy jeszcze dwie, a tu takie zdziwko lekkie. No ale dalej, lecimy. Także pierwsza karta jest to złowroga drużyna z Niby Krainy. Spoko, drużyna samurajów lodu. No i tematycznie ich szef, szef wszystkich szefów, lodowy cesarz.
Dalej, karta puzli, no tutaj znowu, tutaj jakieś miasto, tutaj w tym cyfrowym świecie, no pewnie trochę więcej się dowiemy, jak wystartuje już sezon 12. Tutaj właśnie ta drużyna szczurów, no nadal uważam, że to nie są szczury, ale no to tylko moja opinia. Kolejny fragment obrazu, jak widzimy tutaj mamy ten motocykl, Lloyda i ten właśnie pojazd latający Kaja. No ale przejdźmy już do ostatniej karty, która przedstawia zakazane spinjitzu Jaya. No i spoko, że jest ta karta, ponieważ jest to wersja dopracowana, jak widzicie, ma tutaj teraz idealnie wyśrodkowana, jest mniej więcej, no tak jak może być. No ale przejdźmy już do ostatniej saszetki w tym odcinku. Strasznie szybko to zleciało. Kurczę, nie chcę się otwierać. Otworzę ją, obiecuję, dam radę. A, no i dałam radę, jakbym mogła nie dać rady. Ja, legomanka. Znaczy, kartomanka bardziej, chyba niedługo będę musiała zmienić, bo te karty mnie chyba pożrą. No ale wracając, mamy kartę znowu starzyste Boba. Kilo z Prime Empire. Zasadzka Asfiry. Muszę przyznać, bardzo fajnie wygląda ta karta. Podoba mi się. I dalej. Złoty mech jako karta pojazdu i karta specjalna jest to potężny Unagami. Unagami, tak. Bardzo fajna karta cesarza. No, ogólnie podoba mi się ta minifigurka. No i wygląda całkiem spoko, muszę przyznać. No ale co wy sądzicie o dropach z tego mega paka, multipaka? Ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!